Dobre okulary polaryzacyjne to dla mnie podstawa na rybach. Naprawdę, nie ruszam się bez nich nigdy. O każdej porze roku je zakładam. Dzięki nim mogę bezpiecznie łazić po wodzie, a bardzo to uwielbiam, takie brodzenie, ale też wypatrywać ryb, co jest niesamowite, ponieważ łowienie na upatrzonego, czy to strągów, czy kleni, czy jazi, czy innych drapieżników, jest naprawdę świetną zabawą. W dzisiejszym odcinku Szkółki będzie właśnie o okularach polaryzacyjnych marki Savage Gear. Serdecznie zapraszam. Dobre okulary polaryzacyjne to jest podstawa nad wodą i naprawdę nie przypominam sobie, żebym przez te ponad 30 już lat spinningu kiedykolwiek wybrał się nad wodę bez okularów. Raz czy dwa razy udało mi się je utopić, gdzieś zgubić i wiem, że to był paskudny dzień. Męczyłem się tutaj strasznie, moje oczy nie są odporne po prostu na słońce, a przede wszystkim przywykłem do tego, aby tą wodę obserwować i wnikliwie gdzieś tam lustrować. Bo okulary nie tylko służą do tego, żeby chronić nas przed słońcem, czy tymi refleksami, które słońce w połączeniu z wodą wytwarza, ale dla mnie przede wszystkim służą do tego, aby wypatrywać ryb. Jeśli chodzę po jakichś pstrągowych wodach, po takich płytkich, kleniowych łowiskach, czasem wypatruję konkretne ryby, wiem jak im podać, wiem czasem co im podać, wiem jak poprowadzić i je łowię. Ale bardzo często też zdarzało się, że te okulary pomagały mi złowić naprawdę wiele, wiele ryb, których nie złowiłbym, gdybym okularów nie miał. Czy to jest jakiś pstrągowy szypot, gdzie prowadzimy tam szybko twitchingowego woblera, czasem widać tylko takie błyśnięcie. Wiadomo, pstrąg zainteresował się przynętą, natomiast coś mu nie zagrało, no nie zaatakował. Za szybko, przynęta za duża, może nie ten kolor. Gdybym tego nie widział, pewnie odpuściłbym sobie takie miejsce, poszedł dalej. Tutaj mam możliwość wgryzienia się w takie łowisko konkretne i wyjęcia tego konkretnego pstrąga. Bardzo też często, bo nie tylko na rzeki zabieram okulary, ale także na zbiorniki. Mnóstwo razy zdarzało się, że jakiś szczupak, który zainteresował się przynętą, podpływał do samej łodzi, ale nie atakował. Gdybym tego nie widział, gdybym nie dostrzegł tej sylwetki, pewnie nie byłoby szczupaka. Natomiast no to, że wiedziałem, że on gdzieś tam zaparkował pod łodzią, pozwoliło mi na zmianę przynęty, tempa prowadzenia, nie wiem, sposobu pokombinowania i uwierzcie mi, bardzo często taką rybę udało się złowić. No i ostatnia ważna rzecz, nie urywamy tyle przynęt. Jeśli ja widzę w wodzie, gdzie są jakieś karcze, gdzie są jakieś zwaliska, mogę tak poprowadzić przynętę, aby unikać po prostu tutaj strat. Na 2020 rok marka Savage wypuściła dwa modele okularów. Nie nazywałem się jakoś hucznie, bo jest to po prostu Savage 1 i Savage 2. Savage 1 to te większe oprawki z większymi szkłami i Savage 1 dokładnie takie, jak mam założone, bardziej takie sportowe. Zarówno jeden, jak i drugi model wyposażony jest w soczewki z filtrem UV400. To już naprawdę wystarcza na nasze słońce, nawet na te upalne lata. Bardzo lekkie, to jest zawsze plus dla kogoś, szczególnie kto nie nosi na co dzień, nie wiem, korekcyjnych okularów. I co dla mnie bardzo istotne, bardzo miękkie tutaj, elastyczne, naprawdę takie podgumowane te załóżniki, które nie powodują tego dyskomfortu w postaci bólu głowy po całodziennym noszeniu. Tak jak powiedziałem, jeśli czyjaś twarz, czyjś układ nerwowy nie jest przyzwyczajony do całodziennego noszenia okularów, to kiedy ja wybieram się nad wodę i zakładam takie okulary, naprawdę czuję ból. Czasem radzę sobie z tym, że zakładam po prostu je tutaj na czapkę, ale to jest taki półśrodek. Natomiast, no mówię, w tych okularach chodzę już od jakiegoś czasu. Nie czuję tego dyskomfortu, nie czuję bólu głowy. Nawet nie pamiętam, że po prostu mam je na głowie. Każdy model, zarówno Savage 1, jak i Savage 2, dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych. Mamy żółte, mamy takie niebieskie, brązowe i czarne, które mam na sobie. I teraz pytanie, po co w okularach polaryzacyjnych tyle kolorów dostępnych? Jak tutaj wybrać odpowiednie? Otóż jeśli nad wodą spędzamy no cały sezon, tak, czyli od stycznia powiedzmy do grudnia, trafiamy na różną pogodę, na różne nasłonecznienie i jedne okulary naprawdę to jest za mało.
Jeśli mamy taki fajny, słoneczny dzień jak dzisiaj, no to takie brązowe czy czarne dają sobie radę. To też wszystko zależy, jak nasze oczy reagują. To jest podobnie jak z widzeniem koloru plecionki. Ktoś ją widzi bardzo dobrze czarną, ktoś brązową, ktoś seledynową, a jeszcze jeden, żeby ją dostrzec, musi kupić pomarańczową. Z okularami jest podobnie. Dlatego warto zawsze wybrać się do sklepu po okulary w jakiś słoneczny dzień, przyłożyć, przymierzyć dwie, trzy pary, wyjść przed sklep, zobaczyć, jak to wygląda, aby dopasować. Ale wracając już na dłowisko. Jeśli mamy słoneczny dzień, tak jak powiedziałem, to czarne czy brązowe w zupełności mi wystarczą. Widać wszystko fajnie w wodzie, rewelacyjnie. Naprawdę do tego 1,5 metra bez problemu dostrzegam, co leży na dnie. Natomiast jeśli trafiamy na taką grudniową pluchę, niepogodę, pochmurno, nie ma słońca, to takie żółte, rozjaśniające okulary naprawdę po pierwsze pozwalają lepiej widzieć, jakoś tak cieplej się robi, świat jest bardziej taki kolorowy, przyjemniejszy, ja to tak sobie mówię, ale też pozwalają dostrzec całej tej szarości, tej burości, jakieś tam elementy czy zarys sylwetki ryb, który może się zbliżać do naszej przynęty. Każde okulary dostarczane są w takim fajnym, pływającym etui. To jest ważne, jeśli nam coś gdzieś tam wypadnie, łatwiej to po prostu zlokalizować, złapać niż nawet okulary. Środek wyściełany taką fajną, przyjemną, szczególnie dla okularów, wyściółką, nie niszczącą szkieł, a przede wszystkim zabezpieczającą przed jakimś uszkodzeniem, przed złamaniem tych chociaż elastycznych oprawek. Do każdej pary też jest ściereczka z mikrofibry, pozwalająca szybko po prostu przetrzeć to, czy to są krople wody, czy jakiś deszcz, czy poranna rosa, czy takie nawet zamglenie spowodowane różnicą temperatury, jeśli wysiądziemy z samochodu albo do niego wsiadamy, przecieramy taką ściereczką, fajnie to wygląda, szybko się to robi, rewelacyjnie się to czyści. Nie trzeba tutaj niczego dodawać, jeśli już musimy umyć te okulary, pamiętajmy, zarówno korekcyjne, jak też polaryzacyjne myjemy tylko i wyłącznie wodą z mydłem. Żadne tam środki, żadne frotowe ręczniki. Myjemy i taką mikrofibrą, taką ściereczką po prostu przecieramy do sucha. Fajna rzecz, bo można to też przypiąć. Każde takie etui jest dostarczane tutaj z taką szeklą, czy to do kamizelki, czy gdzieś do torby, czy na łodzi, do jakiegoś uchwytu jesteśmy w stanie to przypiąć. Zawsze mamy to pod ręką. Model okularów, ten, który mam założony, ten, ja to tak potocznie mówię, bardziej sportowy, Savage 2, są wyposażone w ramki pływające. To jest bardzo ważne, tak jak powiedziałem na wstępie, bodajże dwa razy udało mi się, miałem tą nieprzyjemność po prostu utopienia okularów, gdzieś tam zahaczyłem, wpadły, poszły na dno, już ich nie odnalazłem. Z tymi naprawdę nie ma takiego problemu. Jeśli wpadną gdzieś na rzece, pewnie damy radę je złapać, jeśli wpadną nam do jeziora, podpłyniemy, czy jeśli jesteśmy w wodzie brodząc, po prostu po nie sięgamy, wycieramy i łowimy dalej. Także naprawdę fajnie wyglądają. Dostępność kolorystyczna tych szkieł też jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ w zależności od tego, jaką pogodę gdzieś tam nad wodą trafiam, takie okulary zakładam. To nie jest jeden model, który towarzyszy mi od stycznia do grudnia, bo tak jak powiedziałem, pogoda się zmienia, a ja chcę wykorzystać w 100% swój czas nad wodą, dlatego oglądam to, co się dzieje. Widzę czasem te ryby przepływające, uciekające czy lusterkujące przy mojej przynęcie bardzo często i to naprawdę pozwala mi bardzo często łowić o wiele więcej, niż gdybym okularów nie miał. Już teraz zapraszam Was do kolejnego odcinku naszej szkółki wędkarskiej i pamiętajcie o łapce w górę, o komentarzach, na które regularnie staram się odpowiadać i o subskrypcji. Wystarczy kliknąć ten znaczek, który się tutaj pojawia i zawsze będziecie z nami na bieżąco, a tych materiałów, wierzcie mi, na 2021 rok będzie dużo, dużo więcej, będą o wiele ciekawsze, także serdecznie zapraszam i do zobaczenia gdzieś nad wodą.